Ludzie miewają nałogi, lub złe nawyki, których próbują się pozbyć. Zdarzają się jednak momenty, gdy stary schemat kusi. Wtedy mogą przydać się afirmacje, które teraz wygłoszę. Mogę czuć się dobrze bez tego. Wolę sobie to. Odpuścić to zbędne, poradzę sobie inaczej, wolę co innego. Jest głęboki sens w tym, że zamierzam sobie to odpuścić, mam możliwość poradzić sobie inaczej. Odrzucam to, skreślam to z listy opcji, darowuję to sobie. Jestem od tego wolny, omijam to, wykluczam to, pozbywam się tej perspektywy, odpuszczam to sobie, decyduję się na korzystniejsze doświadczenie, wybieram lepszą możliwość, kieruję się w inną stronę, podejmuję inną decyzję. Zmieniam podejście na bardziej pożyteczne. Mam korzystne nastawienie. Zrzekam się prawa do robienia tego, co toksyczne. Robię to, co dla mnie lepsze. Zmierzam ku temu, co zdrowsze. Obieram kurs w stronę tego, co dla mnie korzystniejsze. Mogę bez tego mieć dobry czas. Niesłychanie przemawia do mnie poprawa. Mam niespożytą gotowość do wybierania tego, co słuszne. Posiadam wielką wolę zdrowego postępowania. Wyraźnie widzę lepszy kierunek. Jestem w stanie tak funkcjonować, aby korzystać z odmiennych możliwości. Mam dla siebie propozycję, nie do odrzucenia, i jest to oferta mądrzejsza. Kategorycznie odrzucam to, co mi nie służy. Pokusa ma termin ważności, który właśnie mija, i sięgam po co innego. Wykluczenie tego, co mi szkodzi, zwraca mi możliwość robienia tego, co mnie wzmacnia. Darowuję sobie to, co zbędne. Patrzę na sprawę z pozycji siły, i staję na wysokości zadania, robiąc to, co sensowniejsze. Skłaniam się ku temu, co tego warte. Bliższe i droższe jest mi to, co świadczy o zdrowiu. Bardziej przemawia do mnie to, co jest właściwe. Odpycham destrukcyjne, oddalam się od szkodliwego, zmieniam kontekst na bezpieczny i dobry. Uwalniam się od kłopotów, opuszczam toksynę, stawiam krzyżyk na tym, co mi przysparza zbędnych problemów. Jestem ponad to stać mnie na więcej. Wolę być z siebie dumny, niż mieć potem do siebie pretensje. Wolę satysfakcję z wygranej, niż smak porażki. Myślę o tym, co dla mnie bardziej pożyteczne. Dążę do tego, co mi pomocne. Mam wystarczająco mocny mięsień siły woli i podołam. Przezwyciężę pokusę. Mam dla siebie dużo życzliwości i robię to, co jest dla mnie najlepsze. Wzrastam dzięki temu, że dokonuję słusznego wyboru. Jestem zdolny do wygranej z pokusą. Przezwyciężam ją. Odrzucam i definitywnie wykluczam to, co mnie niszczy, na rzecz sięgnięcia po to, co mnie buduje. Wprawiam się w ruch i podążam ku lepszym perspektywom. Kroczę tam, gdzie czeka mnie coś dobrego. Kieruję się swoim dobrem, na które zasługuję. Oczyszczam się ze złej energii i wybieram dobre wibracje. Grawituję ku temu, co mi pomaga i służy. Mam taką wersję siebie, która jest odporna. Mam konstruktywną postawę i zmierzam ku temu co lepsze. Mogę zdobyć się na rozsądny wybór. Mam przekonanie, że siebie cenię, więc unikam tego, co zbędne. Odwracam się plecami do tego, co szkodliwe. Uwalniam się od pokus. Wygrywam z tym. Triumfuję nad tym. Staję ponad to. Jestem lepszy od tego. Drzemie we mnie potencjał do sensownych wyborów. Skutecznie omijam to, oddalam się od tego, ogrywam to i w nagrodę dostaję wzmocnienie. Podbudowuje mnie pokonywanie tego, co słabe. To pozostaje daleko za mną. Jestem tu. Aby dać sobie coś więcej. Mam szansę na coś dobrego i z tej okazji korzystam. Dostrzegam rozsądniejsze możliwości. Wzmaga się we mnie zapał do czynienia dla siebie dobra. Chcę jak najlepiej dla siebie. Zasługuję na dobre traktowanie, którego jestem autorem. Rośnie we mnie siła do wybierania słusznie. Widzę, że lepsze jest w moim zasięgu. Dosięgam tam, gdzie jest to, co dla mnie zdrowe. Moje starania mogą być zwieńczone sukcesem. Czeka na mnie mądra opcja. Jestem w stanie podjąć właściwą decyzję. Idzie ku lepszemu. Zanosi się na coś dobrego, wszystko wskazuje na to, że będzie lepiej. Widzę zapowiedź poprawy, prognozy są pokrzepiające. Da się wygrywać z tym, co próbuje mnie zniewolić. Można wyrwać się ze szponów nałogu i złych nawyków. Można dokonać zmiany na lepsze. Można dać sobie spokój z raniącymi nawykami. Parszywe nawyki można trzymać z dala. Mam potencjał do uwalniania się ilekroć tego potrzebuję. Mogę to osiągać za każdym razem, raz po raz. Mogę postępować godnie i w zgodzie z tym, co dla mnie wspierające. Czuję sens dążeń do poprawy. Mam nieodparte wrażenie, że konsekwencje dobrego wyboru będą przyjemne. Rozpiera mnie zapał do czynienia dla siebie czegoś pożytecznego. Rozwijają się we mnie sensowne skłonności. Otwieram oczy na to, co godne i wzmacniające. Rośnie mi apetyt na właściwe decyzje. Czuję coraz silniejsze pragnienie dokonywania dobrych wyborów. Jestem tam, gdzie dostępne są prawidłowe i rozsądne działania. Patrzę tam, gdzie widać dobre rozwiązanie. Dla mnie to, co pożyteczne, mi to, co zdrowe. Do mnie to, co rozsądne. Dostaję wiatru w żagle i zmierzam ku temu, co mnie wzmacnia. Rozpiera mnie energia do czynienia dobra dla siebie. Kumulują się we mnie siły do zdrowej samoopieki. Otwieram się na doznanie dumy z wędrowania dobrą drogą. Teraz ja. Teraz moje dobro, teraz to, co mi służy, teraz pożytecznie, teraz słusznie, teraz mądrze, teraz właściwie, teraz prawidłowo, teraz mogę tak, jak należy. Teraz osiągam stan ducha, który pozwala mi postąpić wobec siebie szlachetnie i wspaniałomyślnie. Dołączam do grona tych, którzy sobie radzą, przynależę do tych, którzy wybierają to, co dla nich zdrowe.